Siema, na mnie zawiechać, pokażę wam, jak wygląda auto mojego brata idioty. Zobaczcie na to. Masz jeszcze jednego brata? Nie, mówię o tobie. Ej, patrzcie na to, to jest tak. Masz kolorowe Audi, tego jeszcze nie było, wszyscy oklejają zawsze na jeden kolor. Dobra, ale nie przestań widzów kłamać, kogoś wygląda, że tu wygląda tak samo, tu wygląda natomiast w ten sposób. Nie, co to kurwa, co ty? To jest celowo. Kurwa, co starego co odkleić. Co ty? To jest celowo zrobione. To są jaja z lotu ptaka po prostu zrobione, nie? Dobra, a teraz się pochwal, chodź się pochwalisz. Dlaczego to auto tak wygląda? Kupiłem to, rozjebałem, krótka piłka. Dobra. Sam układałem, to sam rozrzucał. Pochwal się, ja i ten. Się nie umie jeździć, to tak jest. Nie umie się jeździć, tylko nie umie się stać, bo stałem. Gościu mnie staranował, w momencie kiedy stałem, to jest w ogóle hit. Chłopiał wypadek jak stał. To stoją z miejsca. Stała, nie, dobra, nieważne. Dobra, słuchajcie, zamknij pizdę i co to słuchajcie. Popatrz jak to wygląda, No dawaj kurwa, Robercik, pochwal się jak auto rozjebałeś, stojąc w miejscu. Dobra, słuchajcie, sytuacja wyglądała następująco. Dobra, po pierwsze to tak jak spojrzycie na to auto, to można powiedzieć, że tylko folię z niego ściągnąłem. To by musiał być jebnięte, żeby po prostu z trzech elementów zerwać folię. No ale rzeczywiście... Można powiedzieć, że jakoś wygląda. Tak, no w sumie gościu zerwał folię, ale patrzcie na to, chodźcie tutaj, pokażę wam sytuację. Tutaj szpachelka, błotnik musiał być ratowany. 3,5 tysiąca za auto się rozjeżdżamy. To wypierdalaj. Gdyby ten ziomuś, co mnie tam skasowałby mnie dopiero tyle później, to bym kurwa drzwi nie musiał kupować nowych, bo tu mnie uderzył, świeżo po wypadku, tam to wszystko wisi, ten. Otwieramy klapę, nikt nie spojrzał, że jest przesunięta. Otwieram do góry. Tutaj ona była przesunięta, wbiła się tu, tu się to wszystko wygięło i ojczym wraca, mówi, kto to podnosił, ja mówię, no ja, nie, no i chodź. No, tak jak sami widzicie, już jest cacy, można jeździć. Cacy, to nie wiem, czy nie powiedziałbym, że jest cacy, nie? To, że można jeździć, to może stary, i tak. Stary, ty jeździsz BMW takim, to tak, że ty się w ogóle nie odzywaj. No. Ja wam teraz pokażę, jak to auto, bo tak jak mówiłem, teraz jest okej, ale przed chwilą nie było okej. To auto wyglądało tak i teraz widzicie na zdjęciach, zobaczcie, jak jest wbite w drzwi. Niestety nie dało się uratować. No, tak jak widzicie na zdjęciu, jest dziura przez cały błotnik i jeszcze został rozerwany zderzak. I teraz słuchajcie, mi się nic nie stało, generalnie z mojej perspektywy to kompletnie nie był jakiś tam poważny rzecz. Ja se stoję, gościu se rusza, zajebał we mnie, ja trąbię, znaczy wcześniej trąbiłem, no i on się zatrzymał. Ale jak tak sobie wszyscy do mnie pisali, Dawid, to się nic nie stało, nic się nie stało, bo tak rzeczywiście po tych zdjęciach można wnioskować, że mogło być grubo. Ja mówię, że nie, że co, kompletnie, kurwa, jaja wyłożone, nic się nie działo, ale tak sobie pomyślałem, że ten gościu to była taka wielka wywrotka, taki tir i on miał koło na wysokości wyższej niż mój dach, albo na równej. Jak on by mnie tak zaczepił i zaczął wciągać pod koło i by mnie przemielił, no i wtedy sobie pomyślałem, że no o kurwa, jednak coś się tam mogło stać. I zupełnie inaczej to patrzę. Ale teraz opowiem wam całą sytuację na przykładzie Marcina. Zmiażdżyłby ci ten durny łeb, jakby tutaj przyjechał. Na przykładzie, dobrze, żeby nogi low kickiem nie zmiażdżył. Na przykładzie Marcina wam pokażę, tak o. Tu są dwa pasy jadące do góry, w sensie do góry na mapie, nie? Ja wyjeżdżam z prawej strony i tu jest ta wywrotka, ten palec to jest ta wywrotka. I tu jest czerwone światło, oni stoją. Wszyscy stoimy. Ja wyjeżdżam i tak mu troszeczkę przodem, i to jest teraz ważne, słuchajcie uważnie, ja mu tak troszeczkę przodem się wychylam, zatrzymuje się, on ma czerwone, stoimy przez 40 sekund, za mną sznur aut, 15 godzina, podporządkowana droga, no rozpierdol, wracam. No i sytuacja jest taka, tak jak pokazywałem, to jest on, to jestem ja. No i jest czerwone, no i zapala się zielone, no ja sobie tak myślę, dobra, wpuści mnie, nie wpuści, staranuje mnie, ty, no i on rusza. Rusza. Ja trąbię, krzyczę, o nic, wpierdolił mi się w bok, gdzieś tutaj zaczął, tu gdzieś powiedzmy się wczepił i do samego tutaj ciągnął. No jebany, z 5 sekund trąbiłem, on się nie zatrzymał, on dopiero się zatrzymał, jak już mnie prawie przeciągnął całego, nie? Ja w szoku, mówię, no nie wierzę. Stałem w miejscu i gościu po prostu mnie rozpierdolił w biały dzień. No i pierwsza myśl taka, kurde, no nie, no jego wina, przecież ja stałem, ale druga taka już się pojawiają wątpliwości, no bo jednak byłem na tej podporządkowanej, a zawsze się tak mówi, że nie masz prawa przebywać na kogoś pasie, jak wjedziesz komuś na jego pas, to jest twoja wina. No i chuj, zjeżdżamy na bok, gościu wychodzi, no i ja mówię, i co robimy? A gościu mówi, że dzwoni na policję. Ja mówię, no co sobie dzwoń? Jeszcze myślałem, że to jest jego wina. Dzwonię do ojczyma, dzwonię do kolegów, opowiadam sytuację, no ale oni się tak nie znali, no bo to jednak pojebana sytuacja. To nie jest taka normalna, że ktoś komuś wyjechał, bum, trzasnął go. W sensie, że wiecie, że jechali obaj. No i oni mi mówią, kurde, no byłeś na jego pasie, no wyjeżdżałeś z podporządkowanej, no raczej to jest twoja wina. Ja mówię, to co robić? No dogadaj się z nim, bo jak przyjedzie policja, to jest duży mandat i dużo punktów. No to ja podjeżdżam tego chłopa, już taki skruszony, już wiem, że to jest moja wina. Mówię, to ja wezmę to na siebie, a on, nie, dzwonimy na policję.
Ja mówię, okej. Idę, opieram się o auto, mija 10 minut, on nagle przychodzi z tego swojego tira, czy tam innej wywrotki, uśmiechnięty, dobry humorek, dwie kartki papieru i mówi, to co, bierzesz to na siebie? Ja mówię, no że biorę, biorę, jako kompletnie niekumaty, zestresowany, bo to moja pierwsza taka akcja, nigdy nie miałem stłuczki. No to wiecie, no to też nie chciałem tej policji, nie chciałem tych punktów, wolę się dogadać, ubezpieczalnia ten. No i on tam daje mi te kartki, ja mówię, że ja nie wiem jak to pisać, ja nigdy tak jeszcze nie pisałem, on to z pamięci pisze. 40 minut, dwie kartki siedzi, kurwa, takie rzeczy, nie? Mi się już taka lampka przez chwilę zaświeciła, że taki był zły, chciał dzwonić po policję, a tutaj jednak przyszedł po 10 minutach i sam chciał pisać. Podpisałem, rozjechaliśmy się, no i potem tam następnego dnia rozmawiam ze znajomym, opowiadam mu sytuację, z takim już kumatym znajomym. No i zadzwonił do swojego znajomego, który robił ileś tam lat w drogówce. No i opowiadam mu tą sytuację, on mi mówi tak samo. Tylko zapytał mnie, czy na pewno stałeś w miejscu. Mówię, no stałem, nie podjeżdżałem mu, podjechałem to ja minutę wcześniej. On mówi, to jest jego wina, bo to, że ty jesteś na jego pasie, to od razu nie daje mu przyzwolenia na to, że on ma cię rozpierdolić. Jeżeli jest sytuacja, że sobie stoisz na pasach i ci stoi pieszy, zapala ci się zielone, no to przecież nie ma but, rura, odcięcie i go nie kasujesz tylko dlatego, że on jest na twoim pasie w momencie, w którym nie może. Po to masz oczy i uszy, żeby temu zapobiec. Tam, a, przepraszam, najważniejsze. Zapomniałbym najważniejszego. Ja bym mówił do niego, gościu, co ty mnie nie widziałeś? On mówi, no, a w ślepym cię miałem. Mówię, a nie słyszałeś 10 sekund klaksonu? On mówi, nie, bo tramwaj był głośny. I to pokazało, że to jest taki gościu chyba, który jeździ na takie, wymusza takie rzeczy, kiedy może. No ale tutaj najwidoczniej, no gdyby nie trafił na mnie, czyli na gościa, który się totalnie nie zna, to byłby w dupie, a przez to, że się nie znałem, się zestresowałem, wziąłem to na siebie, no też, wiecie, taka sytuacja to jest, no, zazwyczaj to jest twoja wina, jak jesteś na kogoś pasie, nie? No, jednak okazuje się, że w momencie, kiedy stoisz i się nie ruszasz i on może cię ominąć i widzi cię i słyszy, to nie jest twoja wina, to nie każe mu ciebie rozpierdalać. To była moja historia życia, no ale co, wiecie, tak naprawdę na koniec dnia to jest tylko auto. Najważniejsze, że jesteśmy cali i zdrowi. Tą kasę, co tutaj się włożyło, to się odrobi, nic się nie stało. Marcin jeździ BMW, więc on ma o wiele gorzej niż ja, bo ja sobie naprawię auto, on dalej ma BMW. Także jeżeli wam się podobał taki odcinek, ale takich odcinków, żeby było jak najmniej, bo nie chcę być jak Nitro, nie chcę mieć ciągle pecha. Jak wam się podobał taki odcinek, to zostawcie łapkę w górę, suba, dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I co? I oklejcie mi samochód, co? Dogadamy się? Zapionę. Ogarniemy to, stary.